No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony ja, czyli Jutek się kłania. Witam w kolejnej kronice naszego gospodarstwa rolnego, mojego dziadka. Och, dzisiejszym tutaj kronice. Jak widzicie, spokój, cisza. Dziadka nie ma. Pojechał z ojcem na Warszawę. Polonez został, ponieważ pojechali u ojca samochodem dzisiaj. No i co? Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak tam będą szły dzisiejsze prace związane z... jak idą w ogóle postępy, co się teraz zmieniło. Na gospodarstwie jak przebudowa trwa, ponieważ jak wiecie, zaczęliśmy budowę. Dziadek zdecydował, że zaczniemy przebudowę, bo już go szlak jasny trafia. No i zaczęliśmy. I wygląda to tak. Jak widzicie, troszeczkę się zmieniło. Na pewno pierwsze, co wam się rzuca w oczy, to jest kurnik. Tak, tak, dziadek ze świagrem postawili kurnik nowy, ponieważ dziadek dosyć mocno narzekał, że mało wydajny ten nasz jeden kurnik jest i jajek jest mało. No i postawili jeszcze jeden kurnik tutaj obok, praktycznie bez mojej małej tam wiedzy. No i już, jak widzicie, już nawet kury, kurczaki, kaczki powpuszczał. O, jak widzicie, tam też już zasypane chyba było, tutaj jajka się dostały. No tutaj zasypane ziarno, tak, bo zasypywałem sam to jeszcze. Tutaj jeszcze jest... no tak, no tutaj też zasypane się ziarno. Kombajn stoi sobie, odpoczywa. Obecnie tak, skończyłem pszenicę, dziadek skończył w sumie pszenicę kosić. No nie było mnie. Niestety pojechałem do miasta załatwiać sprawy. No i dziadek, jak mnie nie było, kończył kosić już tutaj zboża. Kończył kosić, o, jak widzicie, już pszenice, żniwa zostały zakończone. Jeśli chodzi o zboża, zostanie tylko soja. No ale to już soja, to wiadomo, to dopiero na jesień, więc kombajn i tak nie będzie chłowany, a jeszcze trzeba będzie się czkarnie pospinać, żeby to ciąć. No i wyburzyliśmy tutaj, całe chłopaki wyburzyli całe tutaj ogrodzenie koparką. Oj, było wywożenia sporo. Szczepę odstawiłem, bo one zostały tam wystawione, wysypane i wystawione. Ale jedną woziłem gruz i trzeba było to wszystko wywozić, tu wszystko równać. Jeszcze to będzie poprawiane dodatkowo. Jak tu widać, a tutaj wszystko tu wyjeździli tymi śladami, to zostało. Szklarnię ogólnie zburzyli, dlatego że szklarnia no przeszkadzała. Dziadek stwierdził, że ta szklarnia jest niepotrzebna, rozpierdzielić ją, bo i tak potrzeba mu będzie miejsca do mieszczenia się, bo maszyn jest coraz więcej, a miejsca jest coraz mniej, dlatego dziadek stwierdził, że trzeba to wypierdzielić. I gdzieś o tyle będzie raczej tu gdzieś dotąd chyba. Tak, tu gdzieś dotąd pewnie będzie ogrodzenie stawiane. Żeby tu było miejsce na inne maszyny. Ale też dziadek coś jeszcze wspominał, jeszcze jednym chyba z Silosie czy jakimś tam małym magazynku, nie wiem. Musiałbym z dziadkiem pogadać, co on tam wykminia jeszcze. Bo tutaj na pewno będzie poszerzone to. Brama już jest też... No, zamówiona już jest. W Upload sam ogólnie wygląda tak. No taki, tak stwierdzi, że taki to będzie płot. No i taki, jak widzicie, pozostał. Więc no, myślę, że jest spoko, tak dosyć ładnie to wygląda, tak się wpasowuje. Tutaj to jest wężenie, taki wyższy jest, tak więc tutaj nikt nie przeskoczy. I tutaj jeszcze takie płyty zostaje położone, oddzielone od kostki, żeby to lepiej trochę wyglądało. Więc jest ok, jak najbardziej w porządku. Nie ma co po prostu narzekać. No zobaczymy, projekty będą. Na razie jest spokój, ale pewnie niedługo ekipa przyjedzie, bo dalej będziemy tutaj robić. Dziadek pewnie z ojcem. Ale to już się zobaczymy, jak będą chłopy i będziemy działać, więc do potem. No widzę, robota, na pewno już brama stoi. Kurna, idzie pora, bo no i jak, panie kierowniku, będzie, idzie robota? No mogę powiedzieć śmiało, praca bardzo dobrze idzie. Chłopaki już kończą bramę, zaraz bierzemy się za resztę ogrodzenia i dziś raczej to wszystko skończymy. Ogrodzenie ogólnie będzie połączone z kurnikiem, bo nie da się drzewa ominąć, więc będzie równo do kurnika przylegać słupek, ale to nie będzie przeszkadzać, dobrze będzie wyglądać, no i taniej dobra. To wyjdzie.
i robota jakoś powoli tu idzie. No tutaj widzę, założyli bramę. Stasie, kurwa jego mać, weź brama się jest, trzymaj, bo zaraz poleci, już zrobiona tak, żeby to była szeroka. Właśnie taka idealna, jak już czy większy kombajn, większa maszyna, czy coś szerszego, zawsze już teraz się zmieścimy. Bo tamta była już taka, no już była taka dziadowska. Znaczy dziadowska, no jak wiecie, kombajn się nie mieścił, dziadka to irytowało. Teraz już się kombaj będzie mieścił, jak i zarówno jakiś może większy agregat, kiedyś kultywatory, czy nie wiem, jakaś szersza maszyna, siewniki. No teraz jak widzicie, już kombaj może stać tam. I jeśli by się udało go zmieścić tutaj z headerem, to by było super, to by już kombaj mógł zostać z headerem. No ale to się zobaczy jeszcze. Panie Ziutosławie, praca wykonana, ogrodzenie zmienione. Jak powiedziałem, ogrodzenie zostało prowadzone od garażu do ściany nowego kurnika. Brama została założona, niech pan sobie zobaczy, jak ona chodzi, bo wszystko zostało idealnie spasowane. I zaraz otrzyma pan od nas fakturę z kosztem wykonania tej pracy, aby tam pan ją miał na wszelki wypadek. No powiem panu, że naprawdę dobra robota. No. Wygląda to wszystko bardzo ładnie. Dziękuję panu, rozliczeni jesteśmy. Ja też dziękuję za zaufanie. No, mam nadzieję, że może już nie będzie potrzeba więcej nic robić, ale to jakby co, to będę się jeszcze do państwa odzywał. Oczywiście zapraszamy do dalszej współpracy. Dziękuję, do widzenia. No i po budowie poszło, dziadek jeszcze nie nucili, ale już po budowie panowie zrobili swoją robotę, naprawdę ogrodzenie kurwa, w słup wpadłem. Ogrodzenie bardzo ładnie wygląda, tak dosyć ładnie. Tutaj kamieniuszczek sobie na pamiątkę jeszcze postawili koparką. Ładnie, takie duże, spore. Gramy, idealnie. Zrobiliśmy tutaj takie, też zrobili mi tutaj panel takie przejście właśnie, żeby tu miał elegancko do domu, jak i na podwórko. Więc naprawdę fajnie. No i tu mam już znacznie więcej, już trochę miejsca, żeby jakoś tutaj przyczepę, rozrzutnik, beczkę tutaj właśnie już upchać. Mogli mnie to jeszcze poszerzyć, ale już nie chciałem zbyt mocno tak szeroko uciekać. Mówię, że tyle. Wystarczy, że tutaj pociągnęli to ogrodzenie, dotąd zrównali. No i tutaj jeszcze stary płotek wyciągnąłem tutaj poza ogrodzenie, żeby kury nie uciekały. Tutaj też te dziadka poprawiłem, bo to większe dziury miały, to wszystko uciekało. A tak to o, tutaj trochę musi się nabiegać, zatrudzić, żeby wyskoczyć, więc nie ma takiej możliwości. Teraz przyczepę by się przydało pościągać, ale to już myślę, że kiedy indziej się to zrobi i tutaj te wszystkie przyczepy się tutaj albo powstawia, albo tu rozrzutniki i te inne się ustawi. A na razie chciałbym wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki film wam się spodobał. Zapraszam do kolejnych odcinków. Mówił Ziutek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.